studio Radia Kaszebę gość pani Violetta Majer-Schroeder. Przenosimy się do Gniewina. Polonistka, wicedyrektor szkoły w Gniewinie, społeczny działacz kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny majowy poranek. No właśnie, doczekaliśmy się. Witam przede wszystkim słuchaczy, ale też wszystkich uczestników wieżowiska, poprzednich edycji i obecnej. No właśnie, a czym jest wieżowisko? Bo o tym będziemy rozmawiać. No może pytanie, które z tego miejsca zadaję po raz pierwszy, chociaż to nie pierwsza edycja imprezy. Tak, dziewiąta. Wieżowisko to przede wszystkim święto teatru. Zaczęliśmy od kilku spektakli. Pierwsze wieżowisko to bodajże 8 w 2009 roku. I przegląd czy turniej rozrósł nam się już do takich rozmiarów, że jest to 3-dniowy przegląd. I mamy w tym roku 50 spektakli, co jest rekordem. Myślę, że to jest największy tego typu festiwal teatralny w Polsce, amatorski oczywiście. W Gniewinie działa także teatr pod wieżą. Dlaczego wieżowisko? Skąd ta wieża? Wieżowisko to taka, myślę, wdzięczna nazwa, a wiąże się z takiej kompilacji dwóch wyrazów. Mianowicie wieża, bo mamy wieżę widokową Kaszubskie Oko od 2006 roku. No i widowisko. Więc połączyłam te dwa wyrazy, wieża i widowisko. A właściwie słowo to w innym kontekście zostało użyte przez poetę, tutaj znanego też na Pomorzu, Tadeusza Buraczewskiego, w jakimś tam konkursie literackim. Natomiast ja po prostu to słowo przeniosłam na ten turniej czyli teatralny. To takie zaadaptowane słowotwórstwo. Zaadaptowane słowotwórstwo, tak. A skąd pomysł, żeby stworzyć taki przegląd właśnie w Gniewinie? Bo to pani inicjatywa, pani jest pomysłodawcą tego, no to tak, pytamy autora. Ale myślę, że nie byłoby tego wieżowiska, gdyby nie było dobrego miejsca. Mianowicie Gniewino to dobre miejsce na takie inicjatywy. Gdyby nie było wójta Zbigniewa Walczaka, który stworzył nam warunki do tego, żeby takie przeglądy odbywały się, nie tylko, bo mamy przecież piękną salę Centrum Kultury i salę kinowo-widowiskową, piękne obiekty. No nie byłoby na pewno tego, gdyby nie ludzie pasjonaci, gdyby nie dyrektor Centrum Kultury Waldemar Szczypior, który również od początku, zanim jeszcze został dyrektorem, wiele inicjatyw też w dziedzinie kultury wykazał w naszej gminie. No dobrze, ale tak 8, 9 czy 10 lat temu, jak pani sobie tak siedziała i myślała, że fajnie by było stworzyć taki przegląd, to tak. Skąd taki pomysł? No nie wszędzie takie przeglądy mają miejsce. Zajęłam się w szkole, prowadziłam grupę kabaretową, Kabaret Brzeszczot, potem z tego powstało impro. Już jak no, dojrzeli chłopcy, byli to głównie chłopcy, no i razem z nimi też pomyślałam, że dobrze by było pokazać ich na scenie. Nawiązałam współpracę z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, jeździłam z nimi na przeglądy, ale pomyślałam, skoro mamy salę widowiskową, teatralną scenę, możemy taki przegląd spróbować zrobić u nas. No i faktycznie najpierw był to przegląd na zasadzie prezentacji zespołów, nie było jury, nie było nagród, nie wiedzieliśmy, kto do nas przyjedzie, Gniewino jeszcze nie było znane w takim kontekście właśnie, że coś się dzieje pod kątem właśnie teatralnych występów. No i wystarczyła właśnie taka wizja, konsekwencja, myślę, że też pasja, no i w tej chwili na wieżowisko wracają pierwsi też uczestnicy. No, bardzo dużo zespołów, tak? Z całego Pomorza praktycznie. No właśnie, skąd ci uczestnicy przyjadą? Czy to jest teren Pomorza, Polski, tutaj Kaszub? W tym roku głównie tutaj Pomorze, Kaszuby, bo i Kartuzy, ale zahaczamy też o województwo warmińsko-mazurskie. Bywały też zespoły z Kaliningradu, bo współpracujemy z Poleskiem. W tym roku również mieli przyjechać, ale w ostatniej chwili zrezygnowali. Nie dostali wizy. Być może. No, mamy tutaj Darżlubie, Kartuzy, Stare Pole, Puck. Co roku przyjeżdża mnóstwo zespołów z Wejherowa, z Gdyni, z Trójmiasta. To są teatry amatorskie działające przy szkołach? Tak, to są teatry amatorskie działające przy szkołach, ale też przy instytucjach kultury. I nie mamy ograniczenia wiekowego, czyli nasz przegląd jednoczy pokolenia. Występują dzieciaczki od 5 roku życia po seniorów, po 70, już nie licząc oczywiście nikomu, nie zaglądając do metryki.
Co zobaczymy w tym roku na deskach przez najbliższe trzy dni? Repertuar... Widowisko startuje... dzisiaj o 15. Wieżowisko, tak, nie widowisko, ale widowisko dzisiaj, też. Dzisiaj o 15 startujemy. Już mam lekką tremę, taki ścisk w żołądku jako organizator. Proszę się nie stresować, to jest tylko rozmowa na żywo w radiu. Oczywiście nie, ale mówię o w ogóle tym, co całości, tak. No, repertuar jest bardzo różnorodny. Ja tutaj zawsze współczuję jurorom, bo uczestnicy przyjeżdżają do nas z tym, co mają najlepszego, tak? W swojej szkole czy w swojej instytucji kultury. To jest ich efekt wielogodzinnej, kilkudziesięciogodzinnej pracy. Wiem, bo sama prowadzę teatr pod wieżą, jak wygląda praca nad spektaklem. I w każdym spektaklu na pewno jest coś wartościowego, co warto ocenić. Natomiast no, jury musi podjąć jakieś decyzje. Zawsze dyrektor Centrum Kultury ma pretensje, bo oni nigdy nie mogą. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce tylko jakoś mnożą te nagrody. To znaczy, no, poziom wysoki. Tak, poziom jest wysoki, poziom się już ukrystalizował. Od kilku lat wręczamy Grand Prix, więc co, jaki będzie repertuar? No, są i komedie, są i dramaty, tragedie, są, jest performance, jest spektakl taneczny, monodramy, bardzo popularne stały się w tej chwili monodramy. Dużo młodych ludzi właśnie wybiera teatr jednego aktora. Nie oceniam tego, nie wiem, czy dobrze, czy źle. Tak. Także bardzo, bardzo różnorodna tematyka również od, także mamy i wątki społeczne, i takie refleksyjne, filozoficzne, psychologiczne. Patriotyczne, A w tym roku będzie regionalne. Bardziej kabaretowo, czy na poważnie? Na poważnie. Kabaretów jest mało. Głównie seniorzy zajmują się taką działalnością na wesoło. No i mamy kabaret z Leśnic, też na bardzo wysokim poziomie. Doświadczenie życiowe dopiero pozwala ocenić na wesoło pewne Młodzież sytuacje. Sięga po klasykę, na przykład po Teatrze Zielona Gęś, czy Gałczyńskiego, inne utwory, czy kabaret starszych panów. To przegląd, ale to także turniej. Tak, to wręczacie nagrody. Wręczamy nagrody. Natomiast taką wielką nagrodą dla nas, organizatorów, jest na pewno atmosfera przeglądu. To jest bezcenne i tutaj jest to największa nagroda, bo jest to pewna taka magia, naprawdę. Te trzy dni, czy wcześniej dwa, wchodzimy w zupełnie inny wymiar jakiejś magii teatru. I tym sposobem Gniewino, oprócz piłki nożnej, oprócz orkiestr dętych, znane jest także z teatru. A naszym gościem była pani Wioletta Majer-Schreder, polonistka i wicedyrektor szkoły w Gniewinie, pomysłodawczyni przeglądu turnieju Wieżowisko, który dziś startuje. Czyli możemy oglądać, domyślam się, i przyjść tak, i pooglądać. Tak, zapraszamy, wstęp jest wolny, wszystko jest sponsorowane z budżetu gminy Gniewino, ze starostwa powiatowego oraz z Towarzystwa Światowego w Gniewinie. I gdzie szukać Wieżowiska? W Centrum Kultury w Gniewinie, ulica Sportowa 1. I zapraszam. Na stronie internetowej już. Tak, na stronie internetowej jest program, jest bardzo bogaty. Zaczynamy od 8.30 jutro do 21.00, dziś od 15.00 do 21.00 i w sobotę też 8.30, 21.00. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.